On ją zastrzelił. Ja się uratowałam w ten sposób, że matka upadła i mnie przykryła, a ja dzięki Bogu nie zaczęłam krzyczeć. Ten cyrk, który został zrobiony przy pogrzebie generała Jaruzelskiego, mnie przeraża po prostu. Mnie przeraża. Cały czas. I zastanawiam się, czy ci ludzie, którzy szli w tym kondukcie, chociaż odrobinę mieli świadomość tego fałszu, tego zasłaniania tego, kim był generał Jaruzelski. Myślę, że ludzie boją się prawdy, dlatego że musieliby czemuś zaprzeczyć. Sobie zaprzeczyć, na przykład sprzed jakiegoś czasu. Tak jak no, te morderstwa straszliwe były nam na Woli, to Ochota była sławna z tych potwornych gwałtów. Gwałtów na kobietach w tych piwnicach, katowanie ich. I to umknęło jakoś. Odradzają się różne rzeczy u młodziaków, u tych dwudziestolatków. I to mnie wzrusza. Piosenka pożegnania, piosenką jest utraty. Żegnałem ludzi i zdanie, traciłem cały świat. I nic nie pozostało, prócz tego, co rodzicie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie. To wcale nie jest mało, tak żegnać całe życie.